Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale, oczywiście Magdalena Rutkowska i mój kanał. Proszę Państwa, dzisiaj się spotykamy przy okazji 20 września 2019 roku, piątek. I proszę Państwa, myślę, że większość osób lubi piątki. Dlaczego większość osób lubi piątki? Dlatego, że jest to początek weekendu. No miejmy nadzieję, że pogoda dzisiaj będzie piękna, no w zależności gdzie kto mieszka, bo na przykład jeżeli ktoś mieszka w Hiszpanii, to ja bym powiedziała, czy wrzesień, czy nawet październik, to raczej dobra pogoda. No jeżeli ktoś mieszka w Polsce, zależy w której części, to może być różna, ale generalnie to nie jest prognoza pogody, tylko prognoza energii, które nam dzisiaj będą towarzyszyły. Natomiast tak czy inaczej, proszę Państwa, powinniśmy się cieszyć z dzisiejszego dnia, chociażby, że piątek. I proszę Państwa, wracając właśnie do dobrej pogody, dlaczego zaczęłam od tego? Dlatego, że proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy pod wpływem wibracji 5 z 23 z dnia, miesiąca i roku. Czyli ja bym powiedziała, proszę Państwa, dzisiejszy dzień jest bardzo dobrym dniem, żeby jeszcze gdzieś wyjechać bez względu na to, jaka jest pogoda. I generalnie, proszę Państwa, 20 z dnia, czyli z ukochaną osobą. Nawet bym powiedziała, niekoniecznie z rodziną, całą, ale bym powiedziała ze swoją narzeczoną, narzeczonym, mężem, no raczej, no może też i kochankiem, tak, w zależności jakie tam są konfiguracje. Natomiast właśnie bardzo dobry dzień właśnie do takiego robienia coś razem i robienia czegoś z aktywnością. Jeżeli ktoś powie, no dzisiaj nigdzie nie wyjadę, ani nie będę planował podróży, to na przykład przy dzisiejszych wibracjach można na przykład aktywnie spędzić ten czas. Czyli na przykład wspólnie iść na siłownię, wspólnie iść na basen, a może pospacerować z kijkami. Generalnie róbmy coś wspólnie właśnie z ukochaną osobą i wtedy będzie generalnie, myślę, że wiele rzeczy dobrych. I też jest taka tendencja ze względu na to, że, proszę Państwa, księżyc będzie zdecydowanie malał od 22, będzie to wtedy 22 września, czyli za dwa dni, będzie to ostatnia kwarta księżyca i wtedy, i teraz też jest jak gdyby taki dobry dobry okres, żeby właśnie takie nasze trudne emocje czy jakieś żale zeszły z nas właśnie poprzez wysiłek, poprzez dużą aktywność. No i oczywiście, gdybym była wróżką czarnowidzącą, to bym powiedziała piątek, złego początek, tak? Natomiast jakoś nie widzę, żeby to było złego początek, nawet bym powiedziała dobry dzień powinien być, dobry wieczór, na przykład do takiej bliskości z drugim człowiekiem, do udanego seksu, do poczęcia dziecka, więc myślę, że dobry czas i nie powiem piątek, złego początek, bo mam nadzieję, że dobrego, no i inni, gdybym była i ja pozytywna, piątek, piątunio, początek weekendu. No i oczywiście radosnego tego weekendu Państwu życzę. Myślę, że weekend nie powinien być generalnie energetycznie zły, bo jeżeli chodzi o sobotę, to będzie szóstka, czyli też dobry czas do współdziałania, do spraw związanych z rodziną. No, niedziela siódemka bardziej do takich przemyśleń wewnętrznych, do pracy nad sobą. Natomiast dzisiejszy dzień naprawdę może być fajny, szybko nam zlecieć i dzisiaj będziemy pożądali towarzystwa innych ludzi. Natomiast generalnie zdrowotnie trochę może bym zwróciła uwagę na różnego rodzaju skaleczenia, drobne urazy, jak również na wodę w organizmie, czy na przykład nie za mało pijemy, albo czy na przykład nie mamy zastoju wody w organizmie, albo czy na przykład gorzej nie pracują nasze nerki i przez to na przykład możemy się gorzej czuć, albo mieć tendencję do wyższego ciśnienia, albo na przykład do nie najładniejszej skóry na twarzy, więc jak gdyby na to zwróćmy uwagę. Ja nawet bym powiedziała, przy tym aspekcie, proszę Państwa, nie wiem, czy na przykład bym nie zrobiła jakiegoś takiego oczyszczania. Na pewno jest to dobry czas do oczyszczania, czy poprzez terapię ziołową, czy przez soki, czy przez różnego rodzaju detoks. No i proszę Państwa, zobaczymy, co dzisiaj nam karty podpowiedzą jeszcze, z jaką kartą powinniśmy dzisiaj popracować, co będzie ważnego, istotnego dla nas. Karta, proszę Państwa, Król Denarów. O sprawach finansowych dzisiaj nie mówiłam, bo jeżeli miałabym coś wydobyć z cyferek,
które władają nami w dzisiejszym dniu, to bym powiedziała raczej karta generalnie, raczej energia odpływu finansowego, bo dwójka odpływ, piątka, nieraz będziemy kupować coś pod wpływem emocji, nieraz będziemy chcieli wow pokazać, że nas na więcej stać niż w rzeczywistości. Natomiast król denarów, i tutaj nawet jestem trochę zaskoczona, ale być może ten król denarów miał nam przypomnieć, że zanim się będziemy bawić, zanim będziemy wyjeżdżać, dopilnujmy wszystkich spraw związanych właśnie z finansami, ze swoją pracą. Być może, znaczy nie być może, nawet bym powiedziała na pewno jest to trochę, jest to dobry dzień, pomimo że księżyc malejący, do rozmowy z naszym szefem, ale tylko wtedy, kiedy mamy coś, sobą reprezentujemy, coś zrobiliśmy. Jeżeli rzeczywiście uczciwie pracowaliśmy, w coś włożyliśmy wysiłek, to możemy to dobrze pokazać naszemu szefowi i zdobyć uznanie, nawet jeżeli król denarów w początkowej fazie może być bardzo mało wylewny z pochwałami. Więc ja bym powiedziała, jeżeli rzeczywiście jest to poprzedzone naszym wysiłkiem i pracą, chwalmy się szefowi, rozmawiajmy z szefem. I afirmacja na dzisiejszy dzień: miłość jest moim przewodnikiem, wybaczam, wybaczam, wybaczam. Może komuś trzeba wybaczyć, może sobie trzeba wybaczyć, a może ogólnie ludziom, albo swoją przeszłość. U każdego z nas może to dotyczyć czegoś innego. Tak czy inaczej popracujmy nad wybaczeniem, no i mimo wszystko bądźmy radośni i aktywni dzisiejszego dnia. Dziękuję, do zobaczenia jutro.